Proszono o pomoc dla Śląska Opolskiego ze względu na mniejszość niemiecką, pomoc materialną. Wtedy ksiądz arcybiskup podobno brał udział, czy konsultowano z księdzem arcybiskupem i ksiądz arcybiskup zastrzegł, owszem, tak, ta pomoc przez rząd niemiecki może być udzielona pod warunkiem, że będzie przekazane dla wszystkich mieszkańców Śląska. Tak, to jest prawdą. To mi wielu takich rasowych Ślązaków wzięło za zły, ale ja zawsze też się troszczyłem o wszystkich, żeby nie dzielić, żeby naprawdę każdy, który na naszym terenie zamieszkuje teraz, to też jest nasz człowiek i to też nie było łatwe. Myśmy się też kulturowo mocno ubogacili tą innością. Na Śląsku mamy bardzo szczególny, jeden wspaniały przymiot. Inność nie jest równoznaczna z obcością. Obcością się ubogacić nie można. Innością tak. Dzięki inności dochodzi do wzajemnego ubogacania się specyficznymi darami. Stajemy się w większym, pełniejszym znaczeniu naprawdę ludźmi. I dlatego choć tu miałem tu i ówdzie trudności, ale dzisiaj tych trudności już nie ma. To, że wyjątki się zawsze znajdą, ale na ogół, wiecie, myśmy doszli do bardzo daleko posuniętego wzajemnego zrozumienia się. I to nasze otwarcie się na tą inność i ta dziękczynna postawa, że tą innością się wzajemnie ubogacamy, to też jest specyficzny, myślę, dar europejskości pozytywnie pojęty. Ostatnie pytanie od publiczności? Nie. No to w takim razie, proszę Państwa, ostatnie pytanie będzie z góry. Księże arcybiskupie, no my zawsze musimy zadać to pytanie. Jak ksiądz arcybiskup ocenia to nasze Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II? I to, co się tutaj dzieje? Świątynia specyficznej kultury. To była najkrótsza, najdobitniejsza odpowiedź dzisiejszego wieczoru, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, wielkie oklaski naszym gościem w dzisiejszym wieczorze z arcybiskupem Alfons Nosem. Księże arcybiskupie, obiecany medal Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie przekazuję na Twoje ręce. Niech cieszy wzrok, bo to jest medal pani Ewy Olszewskiej-Borys, medal metafizyczny, gdzie Jan Paweł II już z nieba spogląda na nas. Każdy sobie może wkomponować twarz Jana Pawła II takiego, jakiego zapamiętał. I te ręce, które pomagają właśnie nam stamtąd, nam tu żywym. Niech pomagają również księdzu arcybiskupowi w dalszej propagacji i rozpropagowywaniu tego polskiego ducha w świecie. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję, ale co do Piuski, to jej panu nie dam, bo mam tylko jedną. A jeszcze mi się przyda. Księże arcybiskupie. Jak już jej nie będę potrzebował, to specjalnie testamentarnie ją przeznaczę dla muzeum. Nie, księże arcybiskupie, jestem przygotowany. My jesteśmy bardzo specyficznym muzeum. Ja mam nowiutką Piuskę, którą księdze arcybiskupie dam, a księdze arcybiskup da swoją używaną, która będzie taka naprawdę tutaj do mazu pałcowała. Jeżeli oczywiście tam ona będzie pasowała, ona jest od Gamaleliego, także nic tu nie będzie stracone. Jesteśmy umówieni. Bardzo Państwu dziękuję za te słowa. Ale moja Piuska, ona grzeje moją blację. Ta nowa również jest świetna, jestem, jeszcze nie ruszana, nieśmigana. I to jest Piuska, która jest z czasów właśnie, widzicie, jak ją to cenię, z czasów właśnie apostolskich, bo ją miewałem i u Ojca Świętego Jana Pawła II, u Benedykta XVI i u Franciszka. Ja rozumiem, że ksiądz arcybiskup chce, żeby była w godnym miejscu, więc obiecuję, że na pewno będzie. Wielki szacunek. Bardzo dziękuję, księdze arcybiskupie. Proszę Państwa, wielkie oklaski. To jest nasza cudowna publiczność, nie tylko z Częstochowy, ale 90% mieszkańców naszego miasta, którzy przyszli 18
maja 2015, 95. urodziny Jana Pawła II na wykład z cyklu z Janem Pawłem II w przyszłości. Dziękujemy widzom internetowym, które oglądają nas i telewizji Premium Media za to, że jesteście tutaj z nami. Teraz wszystkich Państwa zaproszę na 10 minut do muzeum. Proszę jeszcze nie wychodzić, bo ksiądz arcybiskup wiem, że coś chce powiedzieć. Państwo już możecie sobie iść na kawkę w domach i zapraszamy za 15 minut, jak będziemy już ustawieni z zespołem, który specjalnie dzisiaj przygotowaliśmy dla księdza arcybiskupa przyjazd. Taka piosenka turystyczna, którą Jan Paweł II kochał i myślę, że ksiądz arcybiskup również będzie lubił. Bardzo dziękuję. Serdecznie dzięki za Waszą cierpliwość. Życzę powodzenia i szczęść Boże pod każdym względem. Do przyszłego zobaczenia w Opolu albo tutaj. To się rozkupiłem w Gliskot. U nas się mówi z Panem Boga. Księże arcybiskupie, jeżeli już pozwolisz mi jeszcze na jedną dygresję, to jest taki znakomity dowcip, kiedy orkiestra Dęta, którą będziemy mieli za miesiąc tutaj na naszej scenie, 18 czerwca, jest próba generalna. I szef orkiestry, dyrygent pyta się tak, trybę sind? Ja. Ja. Flyty sind? Ja. Bębę są? Ja. Sind? Ja. Bębę sind? Ja. To 1, 2, 3. Boże, coś Polskę. Tak jest? Tak, tak, tak też bywa. Dziękujemy pięknie. Proszę Państwa, za chwileczkę Pan Mariusz prowadzi Państwa do muzeum na 15 minut, na 10 minut, jakby Państwo chcieli skorzystać z pysznej kawy. Jest oczywiście dzisiaj już ekspres nareperowany, świetnie ustawiona przez Włochów. Naprawdę takiej dobrej kawy jeszcze u nas nie było. No i za chwileczkę rozpoczniemy koncert.